Witam Państwa na moim kanale. Teraz poruszę temat świętych krów, czyli pieszych na drodze. Każdy z nas, co jeździ samochodem, jest tak samo pieszym. Ja tak samo. Ale niestety, kto pamięta, jak nie pamięta, niech sobie zobaczy przemówienie naszego Morusia, premiera Morawieckiego na Orlenie. On nam tutaj zrobił Indię. Normalnie. Tam mają święte krowy, a my mamy pieszych jako święte krowy. Ty jako kierowca masz po prostu wyczuć, wywąchać, kurde, co ten pieszy zamierza zrobić. Nie, panie Morawiecki, nie ma świętych krów. Pieszy, jak wchodzi z buta, to jest targnięcie na jezdnię. Pieszy ma podejść do skrajnej jezdni, stanąć i wykonać ruch głową. Spojrzeć w lewo, w prawo, jeszcze raz w lewo. Może równie dobrze spojrzeć najpierw w prawo, bo to jest przeciwległy pas, a później na lewo, czy nic nie jedzie, tak samo starczy. Ale tu chodzi o znak, że chce, sygnalizuje wejść na jezdnię. To może my też przestaniemy jako kierowcy używać sygnalizacji, znaczy kierunkowskazów, skrętów w prawo, w lewo. Po co? Po co? Możemy sobie jeździć jak święte krowy. Następna sprawa. Kiedy policja zacznie karać pieszych za wejście na przejście w słuchawkach, wzrokiem skierowanym w ekran, czy rozmawia, czy z telefonem przy uchu. On nie jest kupiony, on jest tak samo użytkownikiem drogi. On nie jest świętą krową. Różne sytuacje mogą być. A jak pojedzie karetka, to co on będzie słyszał w tych słuchawkach? Dlatego mówię, wejście z buta jest wtargnięciem na jezdnię. Pieszy ma stanąć i zasygnalizować. Panie Morawiecki, jest Pan taki mądry? To proszę bardzo, proszę polikwidować wszystkie przejścia w obrębie przystanków. Bo taki gimbus stoi, ja nie wiem, czy on czeka kurde na tramwaj czy autobus, czy on chce przejść. Stoi, nie wiem, patrzy jak woda do kanalizacji leci, nie wiem. Patrzy, czy na jakiej wysokości jest krawężnik osadzony. Nie wiem, stoi, a on dalej stoi. Chore, nie? Troszkę. To proszę polikwidować te przejścia. Takie odległości, żeby było wiadomo. A nie w obrębie przystanku, prawie na samym przystanku. Następna sprawa, przejścia na zakręta. Wchodzi w zakręt, czasami bryła samochodu budowa ogranicza twoją widoczność. Może ci zaświecić słońce, nie jesteś w stanie zauważyć. Proszę bardzo, jeśli jest łuk drogi, promień, to proszę bardzo od zakończenia promienia przesunąć o 10 metrów wszystkie przejścia dla pieszych, a nie na samym rogu. Następna sprawa. W obrębie przejść drzewa czy słupy. Stoi taki, jedzie się wieczorem, nie widzi się. Są różne warunki, bo mamy i deszczową pogodę, zimową, mamy różną pluchę, zmierzch, czy tak samo słońce. Albo stoi taki za słupem, albo za drzewem. I dopiero się go widzi w ostatnim momencie, jak się już jest, powiedzmy, metr przed przejściem. I głąb wchodzi na jezdnię. On jest tak samo użytkownikiem drogi i powinien się dostosować do pewnych przepisów. No niestety, jeśli w obrębie przejścia jest drzewo, to nikt nie stoi za tym kurde drzewem, tylko niech się stanie z drugiej strony tego przejścia, żeby bardzo był widoczny. Jak powiedziałem, pieszy ma zasygnalizować, że chce przejść na drogę, wejść i chce przejść. Musi dać temu kierowcy szansę na reakcję, żeby ten kierowca widział, a nie, że po prostu nagle on jest świętą krową i kierowca ma widzieć i już wyczuć, pieszy jest 2-3 metry od przejścia, czy on będzie chciał po prostu przejść przez te przejście, czy tylko pójdzie dalej chodnikiem, czy on tylko chce dojść czy on chce tylko wejść na przystanek. Czy na tym przystanku się po prostu buja jak gryzus, kurde. I nie wiadomo, o co chodzi. Także apel do policji. Proszę mieć na względzie to i zrobić tak. Po pierwsze, karać za wejście na przejście w słuchawkach, z nosem w telefonie czy przy uchu, bo on wtedy nie jest skupiony. On musi wiedzieć, że są różne warunki atmosferyczne i ten kierowca też potrzebuje pewnego czasu na reakcję,
też może się zagapić, może go słońce oślepić, może nie zdążyć wyhamować, bo jest śliska jezdnia. Także jeśli on uważa, że jest świętą krową, to nie ma pretensji, jak później zostanie najechany lub przejechany. Tyle w temacie. Pozdrawiam i zapraszam na inne filmiki.